Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebiesławicach dostała nowy wóz strażacki. Pozwoli dąbrowskim strażakom ochotnikom jeszcze bardziej sprawnie gasić pożary i ratować ludzkie zdrowie oraz mienie. Nowy nabytek w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiesławicach. Parę słów na temat tego wozu. Dzień dobry, witam serdecznie. Znajdujemy się przed remizą OSP Trzebiesławice. Obok nas stoi nasze nowiutkie, jeszcze praktycznie dwutygodniowe auto marki Volvo. Jest to samochód pożarniczy, przystosowany specjalnie dla naszej jednostki. Że tak powiem, jest to ogromny krok do przodu dla naszej jednostki, ponieważ odkąd, nawet nie ja, ale historia nasza pamięta, nie mieliśmy jeszcze fabrycznie nowego auta, jeszcze tym bardziej tak wyposażonego. No właśnie, warto wspomnieć, czym w tej chwili dysponuje jednostka. No, słyszeliśmy, że już nowym Volvo, ale co jeszcze oprócz tego? Do tej pory mieliśmy Jelcza, prawie 35-letniego oraz Stara, równie w podobnym wieku. Tak więc były to dwa samochody już dość mocno wyeksploatowane i pamiętające no, historię dosyć odległą. Przespacerujmy się, opowiedzmy o tym, w co wyposażona jest ta jednostka. Tutaj mamy sprzęt do ratownictwa technicznego. Mamy tutaj jakby sprzęt, który ułatwia nam dostanie się do zakleszczonych osób w samochodach w trakcie wypadków drogowych. Można też go użyć do innych, że tak powiem, jakieś rozcinania blach, metali, takich rzeczy. Także tutaj mamy ten sprzęt. Tutaj mamy piłę do drewna oraz do metalu, a także sito kominowe oraz taki drobniejszy sprzęt, którego używamy. Tutaj mamy sprzęt, przede wszystkim sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Mamy tutaj torbę R1, deskę oraz defibrylator, który od zeszłego roku także, w który zostaliśmy doposażeni przez Urząd Miasta. Następny punkt naszej wycieczki wokół tego wozu, czyli? Autopompa. Autopompa, dzięki której możemy podawać wodę oraz pianę i możemy gasić pożary wszelakie. Tutaj akurat za autopompę zawsze odpowiada strażak przeszkolony z obsługi takiej autopompy. Po kursie to jest kierowca, operator sprzętu. Także tutaj po prostu za to odpowiadają nasi koledzy. Tutaj mamy szybkie natarcie, czyli tu jest tutaj ten na tym zwijadle. Szybkie natarcie ułatwia nam, że tak powiem, gaszenie pożarów w ten sposób, że zanim koledzy rozwiną węże, które muszą poodpinać, to tutaj wystarczy po prostu wyciągnąć prądownicę, rozwinąć węża, 60 metrów, więc dosyć daleko i po prostu zanim ktokolwiek rozwinie tamte węże, to tu już możemy gasić spokojnie pożar. Także tutaj mamy szybkie natarcie, tutaj mamy węże W75 oraz W52. Czyli coś, co jest nam, że tak powiem, najbardziej potrzebne, można powiedzieć, bo my zazwyczaj zajmujemy się gaszeniem traw, bo jesteśmy w takiej położeniu, nasza miejscowość jest położona w takim terenie, że dookoła mamy pola, łąki, lasy, więc zazwyczaj zajmujemy się gaszeniem tych pól. I te interwencje dominują, tak? Tak, tak. Tutaj akurat, że tak powiem, najczęściej jesteśmy wzywani do tego typu zgłoszeń. No tutaj mamy oddymiacz oraz agregat prądotwórczy, pachołki, wiadomo. No jest to po prostu standardowy sprzęt, który wyposażona jest każda jednostka straży pożarnej. Jeśli chodzi akurat o sprzęt z ratownictwa drogowego, no to tutaj w większości wyposażone są jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to jakby, jesteśmy zobligowani do posiadania tego sprzętu. Pierwsza akcja już za nami, czy jeszcze nie? Jeszcze samochód nie jest, że tak powiem, oficjalnie wprowadzony do podziału. Tutaj jeszcze parę rzeczy musimy załatwić, ale mamy nadzieję, że we wrześniu już po prostu będzie on wprowadzony na stan, można tak powiedzieć, i będziemy mogli z niego swobodnie korzystać, aczkolwiek mamy nadzieję, że tych wyjazdów będzie jak najmniej. Nowy samochód to nie tylko bezpieczeństwo strażaków oraz mieszkańców, to także bezawaryjność. Koszt zakupu pojazdu to blisko 770 tysięcy złotych.